Chcieliśmy. W dzisiejszym filmiku postaramy się przedstawić Wam jak najlepiej slang artystyczny, którym posługują się artyści na grupach rysunkowych, na fanpage'ach i ogólnie wszędzie. Tyle, że jest to filmik zadedykowany bardziej początkującym osobom, ponieważ ten slang jest no taki podstawowy bardzo. Najpierw zajmę się pojęciami bardziej technicznymi, dotyczącymi technicznych spraw, no czego się spodziewaliście. Czym jest traditional art? W ogóle wiecie, quality angielski, nie tak by the way. Traditional art to sztuki tradycyjne, techniki tradycyjne, czyli wszystko to, co robicie na kartce, typu szkice, jakieś malunki, no użyjecie po prostu farby, ołówka. Tymczasem digital art jest to wszystko to, co robicie na tablecie, czyli wszystkie rysunki w różnych programach, na przykład Photoshop, Sai, Fire Alpaca i różne takie, nie? Tymczasem mixed media jest to połączenie tych dwóch technik, czyli traditional i digitala w jedno, ale ten moment połączenia może polegać na zupełnie różnych rzeczach, gdyż zwykle jest tak, że osoby robią line art w tradition, czyli rysują sobie w szkicowniku, na przykład skanują ten rysunek albo robią zdjęcie i wtedy kolorują w digitalu. Jednak ja na przykład robię trochę inną techniką, czyli rysuję szkic oraz takie cieniowanie troszeczkę w szkicowniku i wtedy koloruję to w digitalu. Tutaj macie przykład. Dobra, podstawy za nami. No to teraz referencja, lub inaczej repka, czyli z angielskiego reference, co oznacza? Odnośnik, list polecający. Repki to inaczej grafiki, na których wzorujesz się, tworząc własny rysunek. I mogą to być zarówno zdjęcia, jak i jakieś rysunki innych artystów, ale musimy pamiętać, że zawsze trzeba dawać linki do refek w opisie albo w komentarzu, żeby po prostu być fair z innymi ludźmi. Refki mogą być zarówno postaciami jakimiś, na których się wzorujesz, jakimiś tłami, przedmiotami, gdyż no, zależy, co chcesz z nimi zrobić jakby. Bo możesz na przykład wzorować się na pozie, na ułożeniu, dajmy na to tylko ręki, albo nie wiesz, jak narysować tło, więc wyszukujesz jakichś zdjęć, żeby się zainspirować i wiedzieć, jak, nie wiem, wygląda drzewo, bo jesteś nerdem i nie wychodzisz z domu, na przykład. I mam tu też wypisane jakieś takie pojęcia typu warstwy, proporcje, ale no myślę, że chyba każdy wie, czym to jest. No jakby tło i tak dalej. Ja nie wiem, czy jest tło. Line art to nic innego jak obrys, kontur rysunku, który nakładamy na szkic, bo szkic jest takim base'em, żeby tylko sobie tak zaznaczyć, co dokładnie, gdzie ma być. A kontur to już jest poważna sprawa. No to brush. Czym jest brush? Brush to brush. Idziemy dalej. No dobra, no to brush to jest pędzel, jeżeli chodzi o techniki tradycyjne. No po prostu pędzel, nie? Po angielsku to pędzel. Brush to pędzel. Tymczasem jeśli chodzi o digital, to brushem nazywamy wszystkie narzędzia w programie. Może być to brush, który na przykład imituje akwarele, akryl, ołówek i takie inne narzędzia, które nie są pędzlami, nie? Teraz przejdziemy do sposobu przedstawiania postaci. Headshot, czyli inaczej portret. Jest to przedstawienie postaci portretowe, no każdy powie, co to jest portret, nie? Czyli postać, tutaj głowa i gdzieś tak dotąd. W historii sztuki nazywano to profesjonalnie biustem. Przydała mi się w końcu matura z historii sztuki. Dalej jest half body, czyli przedstawienie postaci do bioder, bądź niektórzy też robią tak, że do... No nie widzicie tego, ale pokazuje, że tak połowa ud, 1/4 ud, coś takiego. To też może być half body. No i full body, czyli po prostu cała postać ze stopami, z głową, ze wszystkim. Czy może być half body od pasów w dół? Yeah. Tak jak czy może być syrena, która ma tutaj ryba, tam człowieka? Może być. Dalej jest chibi. Tutaj muszę się wspomóc, wiecie, ten research, nie? Chibi, czyli z japońskiego chibiru, oznacza to slang na coś niskiego, ale też jest rozumiane w potocznym tego słowa znaczeniu jako coś małego, słodkiego, no bo chibi w sumie takie jest. Tutaj macie przykład, bo nie każdy też wie, co to jest chibi. I polega ono mniej więcej na tym, że jak widać, trzeba narysować większą głowę i troszkę mniejsze ciało. No głównie tak jest.
Charakteryzuje się też tym, że ma dosyć duże, takie bardzo urocze oczy, ale no też zależy od stylistyki, bo musimy pamiętać, że nie istnieje coś takiego jak dokładny kanon chibi, czyli nie ma określonych sposobów, w jaki musisz je rysować. Na przykład słyszałam jakieś brednie, że głowa to ma być dwa razy większa niż ciało, czy coś takiego. To nie jest prawda. Każdy artysta robi tak jak chce, tak jak mu wygodnie, tak jak jest to zgodne z jego stylem. Niektórzy robią na przykład, że ciało jest po prostu trochę chudsze i bardziej wydłużone, a niektórzy, że ciało jest takie naprawdę małe, a głowy są ogromne, a oczy wcale nie muszą być takie słodkie, mogą być bardzo proste i wcale nie takie animu mango, jak to teoretycznie się zakłada, nie? Dobrze powiedziałam? Pogłasz. Teraz przejdziemy do pojęć, które są związane tak ściśle ze społecznością, samą społecznością artystów. OC to z angielskiego original character, OC to oczywiście skrót. Nie czyta się tego OK, OSY, nie wiem jak ludzie czytają, to jest OC albo OC. Jest to postać, którą ty sam wymyśliłeś. OC to postać, która niekoniecznie musi być postacią, którą wykreowałeś do własnego uniwersum, które całkowicie sam zaplanowałeś, zrobiłeś. Może być to również postać do innych uniwersów już istniejących, na przykład do różnych książek, do filmów, do jakichś komiksów. Na przykład jest wiele OC do Naruto, do Harry'ego Pottera, Percy'ego Jacksona, do Sonika. I są one równie popularne, co te OC, które są całkowicie własne, całkowicie stworzone przez autora od początku do końca, razem z uniwersum, z innymi postaciami, z zasadami panującymi w danym świecie. Fan. Czym jest fan? Fanart jest to fanowski rysunek danej postaci lub danej osoby, na przykład aktora, piosenkarza, jakiegoś celebryty, narysowany przez artystę. Fandom jest to społeczność fanowska, która jest właśnie bezpośrednio związana z fanartami, ponieważ artyści, którzy są w fandomach, tworzą głównie te fanarty, prawda? Fandom tak dokładniej, no jest to po prostu taka społeczność fanów, której wymieniają się poglądami na temat danego tekstu kultury. Wiem, że to brzmi naukowo, ale wiecie, tam trochę profesjonalizmu. No też fanartami mogą się wymieniać, tworzą też fanfiki, czyli to są takie fanarty, ale jakby literackie, że mogą na przykład tworzyć różne historie, opowiadania do danego uniwersum, na przykład do uniwersum Harry'ego Pottera, typu twoje własne postacie, twoje własne OC, ale w Hogwarcie. Albo na przykład dodatkowe historie z kanonicznymi postaciami z jakiegoś uniwersum, na przykład wiele osób tworzy jakieś własne wersje, typu Hermiona i Draco. 10% baterii! 10% baterii! Dalej mamy adopty. Są to po prostu postacie, które są tworzone przez danego artystę i są one później sprzedawane ludziom za punkty lub za pieniądze. Czasem są też losowania, jakieś konkursy, w których można wygrać daną postać. Jeżeli podoba ci się jakiś design wystawiony na sprzedaż, to możesz go po prostu kupić i wtedy jest już całkowicie twój, jest to twoja postać i tamten artysta nie ma prawa już przywłaszczać sobie jej i pisać, że jakby jest to jego postać. Zaisy są to gotowe postacie, które są... Tutaj dam przykład jakiś, proszę. Nie wiem, jak to dokładnie opisać. Jakby taka goła postać, bez włosów i bez niczego, której można po prostu dorysować sobie ubrania, włosy, zmienić kolor oczu, jakieś znaki szczególne dorysować też. I stworzyć na tej podstawie tego base'a, tego jakby manekina, manekin to jest dobre słowo, można stworzyć własną postać i jeżeli nie umiesz rysować lub słabo rysujesz, to możesz skorzystać z tego. Jednak nie polecam, ponieważ jest to takie trochę poszukiwanie poniekąd i przez to nie nauczysz się też rysować. Jeżeli nie umiesz, to będziesz nadal nie umieć, bo jednak to cię wcale nie rozwija, jeżeli dorysujesz sobie tylko włosy. Dalej mamy... RPG. Więc RPG jest to skrót od Role Playing Game, co oznacza po angielsku rola, bawienie się, gra. RPG, jest to po prostu granie własną postacią, ale w uniwersum z góry narzuconym.
Może być to uniwersum na przykład do Wiedźmina, do Harry'ego Pottera lub inne istniejące, ale równie dobrze może być to uniwersum wymyślone przez tak zwanego Game Mastera, który jest takim zarządcą tego wszystkiego, który prowadzi fabułę, ustala na przykład rasy, bo często pojawiają się rasy w RPG-ach, albo ma wpływ na... Okej. Witamy ponownie. Wszystko jest w porządku. Mam teraz... wszystko. O Jezu! Nie krzesło! Być może kadr może być odrobinę inny. Nie mam pojęcia dlaczego. No RPG i coś tam Wiedźmin, nie wiem. Game Master, on tworzycie postacie pod uniwersum czyjeś i czyjeś może być Game Master, albo może być jakiś ustalony jak Harry Potter, tak. I wtedy piszecie z innymi osobami i tworzycie może rysunki. I tworzycie jakby własną historię na podstawie dialogów, opisywania sytuacji. Game Master może mieć wpływ na fabułę, typu nasyła jakieś postacie, które nazywają się NPC, czyli takie postacie poboczne. Non-playable characters. Non-playable characters. Dokładnie tak, cokolwiek powiedziałeś. Okej, OTP to skrót od One True Pairing, czyli jest to taki ship. Zacznijmy od shipa. Ship pochodzi od relationship, czyli związek, i to jest związek najczęściej romantyczny, praktycznie zawsze romantyczny, między dwoma lub większymi ilością postaci. Ship to jest inne słowo na OTP, czyli One True Pairing, co jest kłamstwem, bo zazwyczaj ludzie nie mają jednego OTP, tylko 10 tysięcy. Teraz przejdziemy do pojęć, które są ściśle związane z handlem, można powiedzieć. Teraz może być trochę inny kadr i inna ostrość, inne światło, wszystko, bo telefon montażysty popełnił sudoku. Najpierw request. Na pierwszy ogień rzucamy requesta. Request jest to prośba po angielsku. No i jest to prośba o darmowy rysunek od jakiegoś artysty. Tyle, że pamiętajcie, że zawsze musicie sprawdzać, czy dany artysta robi requesty, czy nie, ponieważ nie każdy ma obowiązek robić. Niektórzy nie chcą, ja na przykład nie robię, bo nie chcę mi się. Zwykle mają to napisane gdzieś w opisie, jak jest opis o mnie, to tam zwykle jest zawarte. No zależy na jakim social media patrzycie, bo na DeviantArtie, Facebooku i tak dalej, no to działa troszkę inaczej, ale na pewno gdzieś tam w opisie artysty powinno być coś o tym wspomniane. Jak nie, to możecie oczywiście spytać, ale proszę, błagam was, nie rzucajcie się, jeżeli artysta nie chce robić requestów, ponieważ nie musi tego robić, to jest jego wybór. Nie ma obowiązku, żeby zaspokajać potrzeby jakichś randomowych osób z internetu. To jest tylko jego dobra wola, że zrobi ten request. I jeżeli zgodzi się jednak i zrobi, no to bardzo to docencie i podziękujcie mu. Proszę, dziękujcie za rysunki, które dostajecie, błagam was. No a jeżeli ten artysta nie zrobi, nie zechce zrobić, albo powie, że zrobi, a jednak to trwa albo bardzo długo, albo nie dojdzie do skutku, to też nie miejcie tego za złe, ponieważ nie ma żadnego obowiązku zrobić wam tego rysunku. Musimy też pamiętać, że request jest darmowy. Nie ma czegoś takiego jak płatne requesty, bo wtedy to nie są requesty, tylko komisje. Ponieważ tutaj przechodzimy takie ładne przejście, nie czajcie to, takie ładne przejście do pojęcia commission. Commission, czyli też takie spolszczone komisz, tak się pisze na to. Komisz jest to płatne zamówienie u danego artysty. I tutaj tak samo jak w requestach, nie ma darmowych komiszy, bo darmowe komisze to requesty, a płatne requesty to komisze. Są na to specjalnie oddzielne pojęcia, więc nie mieszajcie i używajcie je tak, jak zostały do tego stworzone. Zwykle artyści mają cenniki swoich komiszy, lub też płatnych zamówień, to pojęcia bardzo zamienne. Bo znaczą to samo. Jeżeli nie mają cenników, to możecie się zawsze dogadać na privie. No i tak jak mówiłam o requestach, to komisje też nie każdy robi, bo niektórzy wolą rysować tylko rzeczy dla siebie, niektórych sztuka nie jest na sprzedaż, a tak moja jest, więc możecie wbijać! Zapraszam! Artyści też mogą odmówić ci narysowania danej postaci, danej rzeczy lub danej scenki, nawet jeżeli to jest komisz, nie tylko request. Ponieważ nie każdy może czuć się komfortowo z czymś. Na przykład niektórzy nie lubią rysować facetów, bo nie umieją, jak ja.
Albo niektórzy nie czują się komfortowo rysując nagie postacie, tudzież jakieś fetysze. Nauczmy się szanować artystę, ponieważ to artysta. Dalej mamy collab. Collab, lub inaczej collaboration z angielskiego, to jest współpraca. Jest to rysunek polegający na współpracy. I ona może też polegać na różnych zasadach, ponieważ istnieje wiele, naprawdę wiele rodzajów collabów. Najpopularniejszy jest taki trochę na zasadzie arcade'a, czyli na przykład ty rysujesz czyjąś postać, a ktoś rysuje twoją postać i wstawiacie ją na jeden rysunek, na przykład może być zdjęcie w kleju lub jakieś proste tło narysowane przez was wspólnie. I to jest chyba najpopularniejszy rodzaj, ale może też collab polegać na tym, że jeden artysta rysuje tło, a drugi rysuje postacie, które są na tym tle, lub jedna osoba rysuje pół rysunku, a druga drugą połowę, lub też jedna osoba robi line art, a druga osoba robi kolorowanie. A na przykład są też takie kolaby, gdzie są trzy osoby, że jedna osoba robi szkic, druga robi line art, a trzecia robi kolor. To już w ogóle jest full rysunek. Okay. Mam flashbacki do sketchu. Już? Kiriban. Kiriban występuje głównie na DeviantArcie, ponieważ tyczy się on wyświetleń stron, a tam jest bardzo czytelnie pokazane, jak przebiegają wyświetlenia na twojej stronie. Nawet możesz sobie to w takiej tabelce sprawdzić specjalnej. Załóżmy, że stwierdzisz, że zrobisz sobie takiego Kiribana i ustalasz, że na przykład 1000 osoba, która wejdzie na twój profil, dostanie od ciebie rysunek. Zadaniem osoby, która chce wygrać, jest wejście na tą stronę właśnie jako ta 1000 osoba, zrobienie screena, że jest 1000, czyli właśnie tej tabelki, która jest tam wokół, i wysłania ci. I na tej podstawie ty możesz stwierdzić, że tak, to jest prawdziwe, dostajesz rysunek stary. Giveaway lub właśnie art raffle jest to nic innego jak rozdanie. No nie konkurs, bo na konkursie musisz coś zrobić, żeby wygrać, na przykład wysłać swoją pracę na ten konkurs, a na giveaway i na refu musisz tam udostępnić, kliknąć like albo coś. Tyle, że też nie zawsze, ponieważ niektóre social media nie pozwalają na tego typu działalność. Na przykład na Facebooku jakoś w grudniu 2016 roku w regulaminie został dodany taki punkt, że jeżeli robisz właśnie jakieś rozdanie nagród, to nie może być tam czegoś takiego, że udostępnij, żeby wygrać, zaproś znajomych do konkursu, żeby wygrać, tylko wystarczy na przykład skomentować albo dać lajka. To jest legalne, a jak chcesz robić właśnie z tymi udostępnieniami, to jest nielegalne. Policja się zabierze, złoczyńco. Challenge to z angielskiego wyzwanie, czyli chyba nic nie muszę więcej mówić, ponieważ są to różne po prostu wyzwania rysunkowe. Mogło to być takie, które ustalasz sobie ty sam, ale mogą być też takie istniejące, na przykład Inktober, Mermaid, albo ten taki, że Draw All Year chyba to się nazywa, nie wiem dokładnie, albo coś takiego. Nie żebym ja to robiła, czy coś, wiecie, nie wiem. Nie wiem. Zajęło mi to 3 lata. Speedpaint. To jest to wszystko, co ja robię na kanale. Możecie sprawdzić, yo! To jest taki przyspieszony proces rysowania lub malowania, który nagrywasz, nie? Sketchbook Tour to jest to, czego na pewno nie zrobimy tej jesieni. Sketchbook Tour jest to przegląd rysunkowy, który polega na tym, że przedstawiasz to, w jaki sposób prowadzisz swój szkicownik, opowiadasz coś o nim, znaczy nie musisz, ale no zwykle są to narracyjne filmiki. Końcówka. Okej, szybko jakiś żart. Szybko. Żarty jakieś. Hej! Pamiętacie ten fragment? Bo z tej strony jest las, z tej strony są krzaki, a tam jeszcze leżą ubrania, bo jakaś para miała tu seks, więc klimat. Ogolili nam studio nagrań!
Eleksiosu dalej jest. Szpato.